Witajcie w poradniku Honda Plaza TV. Mam dzisiaj dla Was poradę dotyczącą systemu przypominającego o przeglądach, czyli SVRS, i te informacje zebrałem tutaj dla Was. Obecnie wszystkie sprzedawane Hondy na rynku europejskim posiadają ten system. Kilkanaście lat temu było tak, że Hondą przyjeżdżało się co 20 tysięcy kilometrów lub rok czasu. Teraz to Honda wzywa Was na taki przegląd. W zależności od tego, czy jeździcie w górzystym terenie, w korkach, czy może są to dłuższe trasy, tak system będzie wzywał Was na przegląd. Im w trudniejszych warunkach jeździcie, tym szybciej taka wizyta w serwisie będzie wymagana. Kiedy system zacznie Wam przypominać o tym, że taki przegląd należy wykonać? 30 dni do przeglądu lub poniżej 1000 km. Oczywiście możecie sami sprawdzić, kiedy taki przegląd należy wykonać w Waszej Hondzie, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w dowolnym momencie sprawdzić, kiedy taki przegląd Was czeka. I dodatkowo pojawiają się symbole w czasie takiego komunikatu o konieczności wykonania przeglądu, i w tym odcinku pokażę Wam, co dana litera lub liczba oznacza. Na przykładzie Civica 9 generacji produkowanego w latach 2012-2016 pokażę Wam, jak sprawdzić, ile zostało nam do przeglądu i na jaki przegląd wzywa nas w danym momencie samochód. Tutaj mamy wersję po liftingu, co oznacza, że mamy komputer w języku polskim. Zobaczcie. Zaciągamy hamulec ręczny, wciskamy menu plusem, minusem, jeździmy góra-dół, wybieramy sobie informacje o pojeździe. Wybieramy source i teraz zjeżdżamy w dół, aby podświetlić informacje o przeglądzie. Znowu source i zobaczcie, mamy 350 dni do przeglądu B. Oprócz dni mogą się tutaj także pokazywać kilometry, które będą spadały w zależności od Waszego stylu jazdy. Jeżeli będzie poniżej 1000 km do przeglądu lub poniżej 30 dni, będzie to wiadomość dnia. Czyli po każdym uruchomieniu samochodu taką informację będzie Wam pokazywał samochód. Wiemy już, jak sprawdzić, ile kilometrów lub dni zostało nam do najbliższego przeglądu. Pokażę Wam na planszach, co oznaczają dane symbole, bo może się Wam wyświetlić A, B lub na przykład pozycja AB27. Co ona oznacza? Zobaczcie. Wiecie już naprawdę dużo. Teraz kilka porad odnośnie systemu SVRS. Dzwoniąc umówić się na przegląd, zapamiętajcie lub zapiszcie sobie symbol, który wyświetlany jest na komputerze. Znacznie to uprości pracę doradcy, a Wam zaoszczędzi czas. Doradca dzięki takim informacjom, które mu podacie, że na przykład wyświetla się AB, będzie w stanie oszacować, ile czasu potrzebujemy na Waszą Hondę i jaki jest dokładny koszt takiej usługi. Może się zdarzyć taka sytuacja, że komputer będzie Wam pokazywał, że jest jeszcze 60 dni do przeglądu. Pojechaliście w długą trasę, górzysty teren, po powrocie, po 5 dniach okazuje się, że wcale do przeglądu nie jest 55 dni, tylko na przykład 50. Gdzie nam uciekło te 5 dni? Właśnie te trudne warunki sprawiły, że samochód zaczął nas szybciej wzywać na taki przegląd. Próbujcie umówić się odpowiednio wcześnie do Waszego serwisu, zanim komputer zacznie pokazywać 0 dni do przeglądu lub 0 km. Pamiętajcie, że czasami takie umówienie się do serwisu, jeszcze dodatkowo na przykład w piku wymiany opon, może potrwać kilkanaście dni. Wcześniejsze umówienie sprawi, że nie przekroczycie tego terminu, a Honda nie podaje, o ile taki termin możemy przekraczać, i nie przekraczajmy go. Jeżeli symbol minus pojawi się przed ilością dni lub kilometrów, oznacza, że o tyle właśnie spóźniliście się z przeglądem. Należy jak najszybciej umówić się do serwisu. Jeżeli przyjdzie Wam do głowy, aby skasować, ile dni lub kilometrów zostało do przeglądu, nie róbcie tego. Robimy to po wykonanej usłudze, dzięki temu dokładnie wiemy, co w Waszej Hondzie jest do zrobienia. Mam nadzieję, że mój poradnik pomoże Wam w lepszym odczytaniu potrzeb Waszej Hondy. Te informacje tutaj zawarte znajdują się także w książce serwisowej, którą dostaliście przy zakupie nowej Hondy. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli szukacie poradnika do Waszego modelu, poszukajcie na kanale. Nagrałem do kilku modeli. Dziękuję i do zobaczenia.